Siema, siema widzu, witam cię bardzo serdecznie. Dzisiaj bardzo smutny dzień. Smutny dzień z wielu powodów, bo po pierwsze przegrał nasz ulubieniec wczoraj, czyli Adam Security. Po drugie wygrała Liza z Nafcią, ale to było w sumie do przewidzenia. Po trzecie mówiłem, że jeżeli Adam Security przegra, to będzie żałoba i nie będzie odcinka, dlatego zamiast TikToków jest zwykły odcinek. Wcale nie dlatego, że Gumisia nie ma i nie ma kto mi zmontować TikToków, nie dlatego na pewno. No i po czwarte ta Liza od Frania, która no właśnie wygrała tą walkę, wypuściła też swoją nową piosenkę, więc tak, będziemy ją dzisiaj słuchać, więc poczwórnie słaby dzień. Ale piosenka nazywa się Lilili Easy Tr Tr. Brzmi trochę jak tytuły Gen Z przed ich finałem w Afryce. A miniaturkę to nie wiem, chyba zrobiła tak zwanego mniej, zapomniała ustawić, albo YouTube jej usunął, bo nie, na przykład było zbyt plus 18 czy coś, też jest taka możliwość. Liza ma oczywiście więcej dislajków niż lajków, ale biorąc pod uwagę jej ostatnio PR i to, co ludzie o niej ostatnio myślą, jej czyny i tak dalej, w sumie się nie dziwić trochę, to raczej możliwe, że przez to bardziej niż przez to, że faktycznie piosenka jest zła, aczkolwiek nie. No po prostu nie będę teraz oceniał po tym, ile ma dislajków i lajków. Zobaczymy. Obiektywnie, tak? Nie, no to się jeszcze nie zaczęła, ona już jest jakby, no, w łóżku, w piżamie, znegliżowana, znaczy w sumie to nie wiem, czy znegliżowana, no jakby, ale nie, nie wiem, spodziewam się po tym teledysku, że będzie dużo Shreka. Takie mam przeczucie. Moja big ass kusi, każdy odwraca głowę. Ludzie ci mówią, że jesteś znana tylko z jednej rzeczy, no i masz dwie opcje, tak? Albo powiedzieć, ej, nie, nie jestem tylko znana z tej rzeczy, potrafię też inne rzeczy i udowodnić im, że potrafisz też inne rzeczy. Albo druga rzecz, czyli tak zwane embrace it, czyli tym bardziej będzie znana z tej jednej rzeczy, jakby po prostu się przyznaje, że tak, no i co z tego. I chyba idzie właśnie w tą drugą stronę, nawet zrobiła piosenkę o tym. Ej, ale w sumie ja coś zrobiłem, zapomniałem totalnie. Wybaczcie mi, GBS, proszę, żeby to nie był nasz ostatni wspólny produkt. A no tak, bo ja wam jeszcze nie mówiłem. To już wam powiem. Jak wam powiem, to nie uwierzycie. No, nie uwierzycie po prostu, ale musicie uwierzyć, bo to się właśnie wydarzyło. Jak wiecie, na GBS-ie ostatnio są nowe produkty. Czekolada, taka mega dobra do mleka. Sama w sobie była już super i nadal jest super, ale ja stwierdziłem, że chcę ją trochę podrasować. Dlatego już na stronie GBS możecie kupić czekoladę do picia o smaku ciastka korzennego, czyli taka puszka z paskami biało-czarnymi, tak będzie to wyglądać. Wiecie, co to oznacza? Tak, na święta możecie kupić smak zebrowy czekoladowy do picia. Jest to historyczny moment, dlatego macie jeszcze kod ZEBO25, żeby 25% zniżki sobie zgarnąć. Próbowałem wszystkie smaki i mówię to totalnie obiektywnie, chyba. Mój smak zmiata z planszy wszystkie smaki czekolady do picia, nawet mortalcia. Jak przyjdzie śnieg, odpalcie sobie kominek na YouTubie i zróbcie sobie taką czekoladę do picia, z moim smakiem oczywiście. Jest to piękna część świąt, której nie spodziewałem się, że zaznam. Wbijajcie na gbs.pl. Pamiętajcie, że sztuki są limitowane, więc jeżeli chcecie komuś kupić na święta, to sugeruję, abyście to już zrobili. No i kod ZEBO25 daje wam 25% zniżki. Korzystajcie, nie pożałujecie. Cieszę się, bardzo się cieszę w sumie, jak to obejrzałem tą reklamę jeszcze raz, ale dobra, wróćmy do tych mniej szczęśliwych rzeczy. Możesz popatrzeć, ale gościu, trzymaj łapy przy sobie. W ogóle GBS jest piękną firmą, że ona mi oni nie mają nic przeciwko, że ja ich na przykład daję pomiędzy piosenkę o tym, że typiara śpiewa o tym, że jej się patrzą na 4 litery. Nosisz przetarte Gucci i to fake, ja pierdolę. Młoda pozbić, a ty weź się do roboty, nie robię. O nie, ona daje, okej. Celem tego jest chyba wręcz striggerowanie ludzi, czyli ona się chyba cieszy z tego, że jest dislike i tak dalej, bo raczej tutaj nie był cel, wow, ale fajna piosenka, żeby ludzie reagowali, tylko o influencerka, która mówi innym ludziom, żeby się wzięli za pracy. I jeszcze ich mówi, że są nierobami. Influencerka, podkreślam. Nie by się nie dzwoń, bo dla ciebie mam linię zajętą i mam czas, ale mam hajs. O nie, ani tego, ani tego. Nie by się nie dzwoń. Okej, w sensie jakby może zmieniła tekst, to może by to było ciekawsze, bo przynajmniej nie... To nie brzmi... źle, jakkolwiek to nie zabrzmi, że tak mówię, bo jakby ona, no ten autotune jest dobrze zrobiony, wizualnie teledysk też jest w miarę profesjonalny, postarany, mówiłem, że będę obiektywny, ale ten tekst jest po prostu słabo zrobiony, no i też nie wiem, dlaczego ona w taki sposób śpiewa bardzo niewyraźny, jakby to nie była piosenka, gdzie wiele razy może próbować wypowiedzieć coś w sposób, żeby ludzie to zrozumieli, ale tyle dobrze, że są napisy, więc przynajmniej pomyśleli o tym. Bo dla
Wiecie, mam linię zajętą i mam czas, ale mam hajs. A Ania nie tego, a nie tego. Dzwoni menadżer, to dzwoni biznes. A po robocie dzielimy się zyskiem. Ja rozumiem, co ona próbuje zrobić tym teledyskiem, jakby tą swoją postać stworzyć jako właśnie taką boss bitch pseudo czy coś takiego, ale nie pasuje mi to do niej trochę. No bo nie oszukując się, ona zawsze musi być jakby pod kimś lub z kimś, żeby być, żeby było o niej głośno. Na przykład musi być we fejmie, albo musi być z Franiem, albo musi być znajomą Fagaty. Nie było chyba tak, że po prostu o Lizie było głośno. No nigdy tak nie było. Do ciebie dzwonią, bo masz pożyczkę. Kapie, a ty suchym pyskiem. Smutno mi XD, gadasz na liskę. Ale to tylko bajki jak Disney. Znów mam propozycję. No z tymi propozycjami może być troszeczkę ciężej, pomimo tego, że wygrała i pomimo tego, że wrzuciła piosenkę, to raczej propozycje współpracy z nią po tym, co zrobiła na fejmie, raczej się zmniejszą. Zmniejszą do zera. Wręcz bym powiedział, że jeżeli jakaś firma z nią będzie teraz współpracować, to będzie bardzo źle dla tej firmy wyglądało, więc przez jakiś czas raczej może być dla ciebie trochę sucho i będzie tylko kapać. Kusi, każdy odwraca głowę. Możesz popatrzeć, ale gościu, trzymaj łapy przy sobie. Ty, to jest Ludwiczek! Ja go musiałem chyba trzeci raz zobaczyć na tym teledysku, żeby ogarnąć, że to jest Ludwiczek, ten z top newsy? Nie, top wywiady? Coś takiego było. I tęskni za nim trochę. W sensie tęskni za tym, jak jeszcze nie wiedziałem, że to jest projekt Oj Wojtka. Właśnie, Oj Wojtek. Grudniowe RPM-y, czyli najwięcej się teraz zarabia z reklam, a chłopa nie ma. Znikł. Zrobił loterię i poszedł se po prostu. On naprawdę jest odwrotny normalnego youtubera. No normalni youtuberzy, jakieś vlogmasy, codzienne nagle odcinki i tak dalej, a chłopa nie ma. Masz jeszcze przetarte Gucci i to fake, ja pierdolę. Młoda pozbić, a ty weź się do roboty, nie robię. Nie, irytuje mnie to. Może dlatego, że to jest jedna z postać we Freak Fightach, czyli miejsce, gdzie ludzie idą po łatwy zarobek, bo nie mają żadnego innego pomysłu na siebie, a ona tu udaje, jakby faktycznie była jakaś bizneswoman. Nie bój się, nie dzwoń, bo dla ciebie mam linię zajętą i mam czas, ale mam hajs. A Ania nie tego, a nie tego. Ale hajs oraz czas, no okej, czas może jest ważny, hajs może nie aż tak, ale jest coś ważniejszego niż hajs, czyli godność człowieka. Co, no, nie będę tego dokańczał, ale rozumiecie. Nie to się nie dzwoń, bo dla ciebie mam linię zajętą i mam czas, ale mam hajs. A Ania nie tego, a nie tego. Dobra, ta piosenka jest męcząca. No dobra, już prawie koniec. O! Może na końcu będzie jakiś giga wow i nagle powiem, ej, ta piosenka była super jednak. Tak. Hejka, dzień dobry, cześć. Odbieram tel. Powiedz mi tylko, ile tam jest zer, bo ma być 6. Jeżeli nie, to może z góry powiedzieć mnie. Typiara udaje, jakby tylko deal za 1 000 000 zł miała, a nie się cieszyła, jak nie wiem. Dostaje parę kosmetyków barter za darmo, jak sobie, nie wiem, da instastory jakieś. W ogóle, kto mówi tel? Kto mówi tel na telefon? Odbieram tel. Nikt tak nie mówi. Nie słyszałem nigdy, żeby ktokolwiek tak powiedział. Ale w sumie dzień doberek, cześć też się chyba nikt nie witał. Ale to już prędzej w życiu słyszałem niż tel. Kontakt. Sprawdzam stan konta. Chciałbyś, żeby twój też tak wyglądał. Nie obchodzi mnie twój stan konta. Pewnie bym nie chciał, żeby tak wyglądał. Ale bardziej mnie interesuje to, dlaczego ty masz buty w łóżku? Dlaczego? Jakby nie rozumiem chodzenia po domu w ogóle w butach, ale tym bardziej na łóżku, w butach. Weź się do pracy, nie siedzisz po kątach. Skolko? Moja Big S kusi, każdy odwraca głowę. Obraca to mi się bardziej w żołądku po przesłuchaniu tego, ale na szczęście już koniec. W sensie wyciąłem wam końcówkę, bo tam tylko refren był. Ale w sumie jedną rzecz, którą muszę jej przyznać na plus i mnie zdziwiła bardzo pozytywnie, to, że ani razu nie musiałem dawać Shreka. Więc dziękuję ci za to, ale za tą piosenkę jak najbardziej nie dziękuję. Niepotrzebnie ją wrzucałaś, niepotrzebnie kolejna influencerka próbuje być jakąś raperką, czy nie wiem, nikim inaczej, cokolwiek ona próbuje być. Nie będziesz, nie wyszło to i dobra, idę stąd. Zostawcie lajka, zostawcie suba, oglądać do końca, widzimy się jutro. Oj, oj, oj. Już wolę TikToki w niedzielę oglądać. Gumić wróć.